Prawie po dwóch latach od katastrofy smoleńskiej, od tego momentu, kiedy nam wszystkich obrażono, dwa ostatnie lata, kiedy właśnie między innymi dzięki wysiłkowi internautów udaje się to kłamstwo odwracać i dochodzić do tego, o co w tym tak naprawdę chodzi, robi się zamach na internet, zamach na wolność słowa, zamach na naszą wolność. I na wszystko.